Smutna sprawa. Coś przeskrobałeś i trafiłeś do więzienia. Przed tobą kilka lat odsiadki. Czegoś, co z pewnością zmieni twoje życie. Jednak jak dokładnie przebiegać będzie twój pobyt w więzieniu? Od lat temat więzień cieszy się niegasnącą popularnością w kulturze. Widzimy seriale, filmy i gry, których akcja rozgrywa się właśnie w nich. Zazwyczaj dotyczą one ucieczki. Jednak pojawiają się te, które dotyczą zwykłego życia. To jest dużo częstsze, bo ucieczki są zarówno dużo rzadsze niż myślicie, ale też dużo częstsze. Im ostrzejszy rygor, tym jest ich mniej. Jednak w aresztach czy w więzieniach o niskim rygorze ucieczki są stosunkowo częste. Na całym świecie występują niemal codziennie. W Polsce nie są jednak one aż tak częste. Inna sprawa, że statystyki o ucieczkach są dość trudno dostępne. Niemniej jednak znamy ilość osadzonych, a także miejsca ich osadzenia. W naszym kraju mamy dokładnie 87 zakładów karnych, a także 34 oddziały zewnętrzne zakładów karnych, w których przebywa łącznie 83 tysiące osadzonych, zgodnie z informacją z 19 sierpnia tego roku. Już samo spojrzenie do podstaw prawnych i samego systemu więziennictwa pokazuje nam, że więzienie więzieniu nierówne. W Polsce te dzielą się na zamknięte, półotwarte i otwarte. W tych pierwszych spotkamy skazanych chociażby za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, a także osoby skazane na karę dożywocia lub 25 lat pozbawienia wolności. Zakłady półotwarte są przeznaczone dla kobiet skazanych za przestępstwa umyślne bądź odbywających zastępczą karę pozbawienia wolności. W zakładach otwartych znajdą się zaś młodociani i odbywający karę po raz pierwszy, o ile ich przestępstwo nie kwalifikuje ich do pozostałych zakładów. Typ zakładu reguluje główne zasady, którym podlegają osadzeni. W zamkniętych zakładach będą oni spędzać większość czasu w celach, które otwarte są w określonym czasie. Więźniom przysługują dwa widzenia w miesiącu i mogą wykonywać pracę, jeśli nie występują żadne przeciwwskazania. Cała korespondencja jest cenzurowana, rozmowy nadzorowane, a widzenia ściśle obserwowane. W zakładach półotwartych skazani mogą raz na dwa miesiące ubiegać się o przepustki, aby wyjść z zakładu na 14 dni, do tego pracują poza zakładem karnym. Mają też prawo do widzeń 3 razy w tygodniu, jednak cała komunikacja jest cały czas pod nadzorem. Zakład otwarty jest za to związany z najmniejszą izolacją. Cele są otwarte, skazani przebywają we własnych ubraniach, mogą dowolnie korzystać z pieniędzy z depozytu, a także gotować. Pracują poza zakładem karnym i o przepustkę mogą ubiegać się co miesiąc, nie przekraczając jednak 26 dni w roku. Nie mają limitu widzeń, a ich komunikacja nie jest kontrolowana. Wszystkie zakłady mają jednak jeden punkt wspólny i jest to, że spędza się w nich zamkniętymi i spędza czas głównie podążając za konkretną, wyznaczoną rutyną. Może jednak prześledźmy trasę typowego więźnia. Trafia on do zakładu po skazaniu. Niekiedy jest transportowany bezpośrednio z aresztu. Zostaje poinformowany o wymiarze kary, swoich prawach i obowiązkach, a także o regulaminie całego zakładu. Otrzymanie tych informacji potwierdza swoim podpisem. Następnie to skazany przekazuje informacje zakładowi. Mówi o wszystkich problemach zdrowotnych, jakie posiada, a także o obowiązkach, które zostały na niego nałożone wcześniej, jak chociażby alimentach. Dodatkowo oddaje wszystkie swoje pieniądze. Trafiają one do depozytu i zostaną mu oddane przy wyjściu, jeśli nie wykorzysta ich wewnątrz. Do zakładu trafią też wszystkie kosztowności i elektronika. Po tym procesie czas na krótkie oględziny, pobranie odcisków palców i zrobienie zdjęcia. Następnie otrzymuje się bieliznę, ubrania, pościel i buty, a także przybory higieniczne. To ma dwa cele. Pierwsze to oczywiście kontrola i higiena. Więzienia to miejsce, w którym duża ilość ludzi jest de facto stłoczona ze sobą. Wszelkie choroby czy pasożyty mogą z łatwością przemieszczać się pomiędzy kolejnymi osobami. Dlatego istotnym jest dbanie o warunki sanitarne na każdym kroku, które określane są w odrębnych ustawach i rozporządzeniach. Tak samo jest też w większości krajów, nawet tych rozwijających się. Nikt nie chce epidemii w populacji więźniów, bo może to prowadzić do sporych problemów dla całego kraju. Drugim elementem jest uniformizacja. Więzienia w swojej idei są instytucją totalną, która pozbawia ludzi w nich przebywających tożsamości, nadając im tryb życia, jednolite ubrania, w przypadku więźniów w USA, czasem nawet i imiona, zastępując numerami. To element kary, od którego jednak się odchodzi, ze względu na to, że więzienia mają jednak resocjalizować, a instytucje totalne nie są znane z najwyższych wyników w tym zakresie. W kolejnym kroku więziennej wędrówki otrzymuje się przydział do celi. Raczej nie są one pojedyncze, aczkolwiek istnieją przesłanki, by właśnie tak trzymać niektórych szczególnie niebezpiecznych więźniów. Jest też oczywiście przypadek izolatek czy więźni o naprawdę zaostrzonym rygorze. Te znamy głównie z USA, gdzie w betonowych pokojach większość czasu spędzają najniebezpieczniejsi więźniowie.
Bardzo dobrym przykładem jest tutaj cela Teda Kaczyńskiego, niesławnego Una Bombera. Pomieszczenie to miało wymiary 3,5 na 2 metry, w jego środku znajdowało się okienko będące szparą w ścianie o szerokości 4 cali, w celi znajdował się prysznic, światło, toaleta, łóżko i to wszystko. Oczywiście za dobre sprawowanie Ted otrzymał telewizor, który pokazywał programy religijne i edukacyjne. Oczywiście w czerni i bieli. Takie cele trafiają się tym, którzy uznani są za największe zagrożenie i jest to jedna z najostrzejszych kar. Czemu? No bo wszystko, co opisałem, jest dosłownie wszystkim, co się wydarzy. W takiej celi spędza się 24 godziny. Czasem 23 godziny z 1 godziną na specjalnie wydzielonym, odosobnionym spacerniaku. Przez kraty otrzymuje się posiłki, a z biblioteki zamawia książki. Czasem otrzymuje się listy, jednak wszystkie przechodzą przez czujne oko strażników. W ten sposób można spędzić całe życie, ale nawet kilkanaście lat zostawia człowieka totalnie rozbitym, o czym mówiłem zresztą przy okazji jednego z wcześniejszych materiałów. Jednak zdecydowana większość skazanych trafi do bardziej standardowych cel. Osoby skazane za naprawdę brutalne przestępstwa, związane z grupami przestępczymi bądź z problemami, będą trzymani w separacji. Tak samo ci, którzy mają problemy ze światem przestępczym, ich życie jest zagrożone. Reszta wyląduje w celach po kilka osób, które podzielone będą ze względu na wiek, czy typ przestępstw, czy długość trwania wyroków. Ktoś, kto popełniał przestępstwa podatkowe, nie trafi raczej do celi z brutalnym mordercą, a raczej z kimś o podobnym profilu. Do tego jest jeszcze masa innych czynników, które mogą wpłynąć na miejsce w celi. W celi na jednego skazanego musi przypadać nie mniej niż 3 metry kwadratowe. W innych państwach te wartości się zmieniają. Mamy przykłady państw takich jak Salwador, gdzie więźniowie są stłoczeni, a z drugiej strony mamy Norwegię, gdzie mają do dyspozycji sporą przestrzeń. W krajach rozwiniętych w więzieniu mają być zapewnione warunki humanitarne i jest to przestrzegane. Jest dostęp do wody, światła, a także opieki medycznej. Dlatego strażnicy nie dbają tylko o to, by więźniowie nie uciekli. Ich pracą jest też dopilnowanie ich stanu i bezpieczeństwa. No bo nie można zrobić tego materiału nie wspominając o gangach i grypserze, a to prawdziwy temat rzeka, którego nie da się opisać jednolicie. Głównie ze względu na to, że każde więzienie jest po prostu inne. Są tam inni ludzie, odizolowani, którzy budują każdego dnia jakieś fragmenty kultury. I o ile w takich Stanach Zjednoczonych można zauważyć pewnego rodzaju naturalne podziały ze względu na przynależność rasową, o tyle w Polsce jest to podział bardziej lokalny, zależny od miejsca, w którym jest zakład karny. Z pewnością można wyróżnić grupy więźniów, którzy są stałymi bywalcami bądź posiadają kontakty ze światem przestępczym. Ci tworzą znaną z filmów kulturę więzień i ich język. To oni wskazują, na które kojo siada świeżak, kto jest git, a kto je makowca z naczelnikiem. Niezależnie jednak od miejsca na świecie, w więzieniu nieprzychylnie patrzy się na układy ze służbami, kablowanie i wtykanie w nosa w nie swoje sprawy. Jeśli mamy krótki wyrok, istnieje szansa, że nikt nie będzie nas przesadnie niepokoił, szczególnie gdy znajdziemy swoje miejsce w szeregu. Albo jeśli posiadamy jakieś umiejętności, które czynią z nas osoby potrzebne dla ekosystemu więzienia. Potrafimy rysować? No to będziemy rysować dla ludzi. Znamy się na prawie? No z pewnością ktoś skorzysta z wytłumaczenia mu trwającej właśnie sprawy. Każdą umiejętność można jakoś sprzedać, co ułatwi nam przebywanie w zakładzie i uchroni nas przed tarciami. Bo więzienie to jednak miejsce, w którym znajdują się osoby często impulsywne czy nawet agresywne. Potrafi to stwarzać niebezpieczne sytuacje. Szczególnie, że często dostęp do wielu materiałów jest utrudniony i przemocą można go sobie ułatwić. Jednak służby właśnie z takimi rzeczami walczą, prewencyjnie rozdzielając więźniów czy rozbijając członków gangów, uniemożliwiając im komunikację. To jednak ciągły wyścig zbrojeń, a nie zawsze da się wszystko dopilnować. Przebywając w więzieniu w Polsce otrzymuje się 3 posiłki, które przygotowywane są przez więźniów pod nadzorem funkcjonariusza służby więziennej. To praca, za którą niektórzy otrzymają nawet wynagrodzenie. Nic dziwnego, bo przygotowanie posiłków dla niekiedy setek więźniów nie jest łatwe. W Polsce przygotowywane jest kilka rodzajów posiłków, które uwzględniają wiek i dietę skazanych. Mamy posiłki podstawowe, dla małoletnich, lekkostrawne, cukrzycowe, indywidualne i religijne, a także specjalne dla tych skazanych, którzy wykonują pracę w warunkach szczególnie uciążliwych, czyli najczęściej cięższą pracę fizyczną. Podczas posiłków znajdziemy proste dania, półprodukty takie jak kiełbasa, mielonka, zupa koperkowa czy gulasze. Można by powiedzieć, że to standard kuchni masowej. W USA dieta jest trochę bardziej rozbudowana i znajdziemy w niej hamburgery, hot dogi i innego tego typu jedzenie. Tam również to więźniowie są odpowiedzialni za gotowanie. Jednak więzienia w kilku stanach USA to instytucje bardziej for profit, które zarabiają na swoje utrzymanie. Nie wszystkie, ale jest to zauważalne zjawisko. No bo właśnie, praca. Więźniowie mogą pracować.
To jedna z tych rzeczy, która pomaga w upływie czasu, bo jest się czymś zająć. A także można dorobić zasilając swój depozyt, co można wymieniać na zakupy, przelewać swojej rodzinie bądź trzymać dla siebie. Albo spłacać zobowiązania, jeśli jakieś się posiada. W polskich więzieniach pracuje około 58% wszystkich skazanych. Wynagrodzenie otrzymywało zaś 51% z nich, jest to nieco poniżej 20 tysięcy osób. Ich praca to zazwyczaj 90 godzin w miesiącu. Zarabiają co najmniej płacę minimalną, od której dokonywane są liczne potrącenia na składki, fundusze, zakłady pracy. Oczywiście praca jest różna. Od oczyszczenia skutku katastrof, przez po prostu proste prace porządkowe i kuchenne, do pracy w zakładach. W USA więźniów znajdziemy też przy budowach dróg, gaszeniu pożarów, czy nawet zwykłej produkcji. Bo tak jak wspominałem, przemysł więzienniczy generuje dla tego kraju 11 miliardów dolarów rocznie. No ale nie pracuje się cały czas i nie wszyscy pracują. Co więc robi się poza tym? Całkiem sporo. Bierze udział w apelach, jeśli takie są, sprząta cele, czyta książki, uczy się, chodzi po spacerniaku, ćwiczy, chodzi na msze. Dużo zależy od zakładu i nas samych. Jeśli sprawujemy się dobrze, możemy zostać nagrodzeni nawet przepustką na zewnątrz. W niektórych zakładach funkcjonują programy edukacji umożliwiające nabycie nowych umiejętności i certyfikatów, a nawet dyplomów uczelni wyższych, co ma pomóc nam po wyjściu na wolność. Niemniej jednak nasze życie jest podporządkowane jednemu rytmowi, który jest nam narzucany. Więźniowie wstają o tej samej porze i kładą się o tej samej porze. Jedzą posiłki razem, również w tych samych godzinach. Ich życie jest pod dyktando innych, zarówno strażników, jak i współwięźniów. Do tego wymaga ciągłego meandrowania przez naprawdę ciężkie wyzwania społeczne, wychodzenia z kłótni i nie robienia sobie problemów, albo radzenia sobie z konsekwencjami własnych czynów, które szybko mogą eskalować do przemocy. Nie oszukujmy się. W więzieniu nie jesteśmy otoczeni ludźmi o nieposzlakowanej opinii i to tworzy najwięcej problemów. Dlatego wyjście na zewnątrz jest tak problematyczne. Trudno jest wrócić do życia, w którym nie ma strażników, nie ma murów i rutyny, a w którym jest praca, którą ciężej znaleźć, mając wpis w kartotece, jest polityka czy nowa technologia. Do więzienia docierają jakieś informacje, jednak nie wychodząc na zewnątrz, możemy szybko stracić jakieś przywiązanie do świata. Szczególnie jeśli odwróci się od nas rodzina i znajomi, bo przecież kto chce mieć w swoim pobliżu kryminalistę? Samotność i izolacja to nie tylko problem fizyczny, ale przede wszystkim psychiczny. W więzieniu pominiemy rok, 2, 10 czy 25 lat swojego życia. Lata, podczas których nasze dzieci dorosną, nasi partnerzy oddalą się od nas, a część rodziny pewnie umrze. W tym roku na wolność wyjdą ludzie skazani na karę 25 lat więzienia w 1999 roku. Jak bardzo zmienił się od tamtego momentu świat? Będą musieli się sami przekonać i często nie przekonają się zbyt długo. W Polsce ponad 40% przestępców w ciągu 5 lat od wyjścia ponownie popełni jakieś przestępstwo. Ale to materiał już na inny odcinek. Ja wam w tym czasie bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli nie widzieliście, możecie zobaczyć inny materiał, także mam nadzieję, że widzimy się w każdy piątek. Trzymajcie się ciepło. Cześć!